Dzień dobry Państwu. W programie Kultura na Celowniku witam Państwa Teresa Madej. Dziś gościem programu jest Pan Tadeusz Wicherek, dyrektor naczelny i artystyczny oraz dyrygent Orkiestry Symfonicznej imienia Karola Masłowskiego w Zamościu. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Witam po wakacjach. Jak się udały? Rewelacyjnie. Trochę pracy, trochę odpoczynku. Bardzo pracowite, bo miałem dużo koncertów, ale jednocześnie w miejscu takim, gdzie jestem w stanie spokojnie wypocząć, polatać na latawcu, troszkę na desce, na łódce, w związku z czym... No i w towarzystwie rodziny. W towarzystwie rodziny, bardzo aktywne wakacje, troszkę sportowe i bardzo muzyczne. Przy okazji jedna płyta. W takim razie są siły, żeby prawda, następne podejmować wyzwania, ale zanim o tym największym przedsięwzięciu, które nas czeka już za chwilę, to proszę o krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w działalności orkiestry w tym roku. Były wyjazdowe koncerty, to wiem. Tak, było kilka wyjazdów. Zaczęliśmy jakby od Bożego Narodzenia, od wydania płyty DVD z oratorium bożonarodzeniowym. Przepiękna muzyka, genialny tekst, znakomicie zagrane, zaśpiewane. Więc naprawdę jesteśmy z tej płyty bardzo dumni. Mieliśmy znakomitego sponsora, który nam tę płytę wydał. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dobrze, mówimy. I cóż, no, koncerty, jak to się mówi, bożonarodzeniowe i noworoczne. Zaczęliśmy od kolędowania takiego z młodym Cugowskim, z Magdą Tull i z Kasią Łaską. To był koncert jeden tutaj w naszej katedrze, drugi w Werbkowicach w kościele. Pełno ludzi było na jednym i drugim koncercie. Jeżeli ktoś nie był, to warto żałować. Albo zamówić sobie taki koncert. Dobrze, ale potem był maj, prawda, wyjazdowy, czerwiec wyjazdowy, jak pamiętam. Tak, mieliśmy kilka wyjazdów, bo jednak bardzo często koncertujemy gdzieś w Polsce. Przepiękny koncert w Rzeszowie, na rynku pod ratuszem rzeszowskim z Bogusiem Morką i jego artystami. No, trzeba powiedzieć, że bardzo nas tam oklaskiwali, nie chcieli nas w ogóle wypuścić ze sceny. Bis za bisem, owacje na stojąco, prezydent Rzeszowa zachwycony, zapraszał nas na przyszły rok. Może będą nowi sponsorzy. Miejmy nadzieję. Mieliśmy znakomity koncert również w Siedlcach. W ramach Dni Siedlec występowaliśmy tam z programem ABBY symfonicznie, z zespołem ABBA Family. Też furorę zrobił zespół i orkiestra. Też nie chcieli nas puścić, bisy były jeden za drugim. Również owacje na stojąco, znakomicie nagłośniona scena była, na takim skwerze, można powiedzieć, na jezdni czteropasmowej. Zatrzymano ruch, postawiono scenę, posadziliśmy orkiestrę, zespół. Naprawdę bardzo atrakcyjne wydarzenie. No, zdajemy sobie sprawę, a teraz o tym największym przedsięwzięciu tego roku, czyli szósty Zamojski Festiwal Kultury. I to jest nowa formuła festiwalu. I zapytam od razu, czy to rzeczywiście dobre posunięcie? Pytam organizatora, czy współorganizatora. W tym roku po raz pierwszy połączyliśmy festiwal, dawny festiwal kultury włoskiej i festiwal imienia Marka Grechuty. I w ten sposób powstał Zamojski Festiwal Kultury. Napisaliśmy, że szósty, bo to już jest szósta edycja tych dwóch festiwali, a ponieważ to jest jakby połączenie tych dwóch festiwali, dlatego kontynuujemy nomenklaturę prawda, cyfrową. I faktycznie łączymy te wszystkie elementy, które występowały w obydwu festiwalach, prawda? Czyli kultury włoskiej, sztuki włoskiej,
również z muzyką polską i stąd właśnie udział artystów i włoskich, i polskich. Mhm. Repertuar tego festiwalu to w pierwszym dniu festiwalowym, czyli 6 września, to będzie przypomnienie tego wszystkiego, co się wydarzyło podczas ostatnich festiwali. Będzie to bardzo ciekawa forma pokazania tego, tych urywków, tych w sumie 10 festiwali, trzeba powiedzieć, tak. Prawda? 5 lat, ale każdy rok miał podwójną edycję, w związku z czym 10 festiwali. Trudno było w ogóle zmieścić wszystkich artystów, którzy wystąpili w tych urywkach, które się złożą na film, który będzie trwał no, troszkę ponad godzinę, ale teraz wyobraźmy sobie, że jeżeli mamy 10 festiwali, to z każdego festiwalu maksymalnie 10 minut, a na każdym festiwalu było co najmniej 10 artystów, no to każdemu poświęcić 1 minutę, to i tak jest bardzo mało. Tak jest. To się jedna piosenka nie zmieści, prawda? Więc jak tutaj pokazać wszystkich wykonawców? Zapytam, czy to 7 września Romeo i Julia na wodzie, czy to ma szansę na to, że stanie się niezapomnianym przeżyciem, czy rzeczywiście dobry... No ja myślę, że wszystkie te koncerty będą niezapomniane. Natomiast Romeo i Julia to jest spektakl, który powstał w reżyserii i według scenariusza Damiano Paroliniego, Włoch, który przyjechał tutaj z własną oprawą techniczną, tak bym to nazwał. I cały tańczą. Ten wymiar baśniowy po prostu. Tak, to będzie na pewno wydarzenie całego tego festiwalu. Ta oprawa techniczna będzie niespotykana i na pewno niezapomniana. Mhm. Bo jeszcze czegoś takiego w Zamościu nie było i podejrzewam, że długo nie będzie. Mhm. Dobrze, wybraliście koncert polskiej muzyki. 80.pl, czyli Robert Janowski. Dlaczego właśnie Robert Janowski? Wszechstronny? Tak, poza tym lubiany? To był, wydał w tej chwili znakomitą płytę, przepiękną płytę, właśnie pod tytułem 80.pl, gdzie wykonuje muzykę rockową, ale w lekko takim swingowym charakterze. To nie jest taki ciężki rock, tylko przepiękna piosenka, wyciągnięte tematy po prostu piosenkarskie, typowe piosenki, prawda, a nie nazwijmy to, bo to była pewna taka domena lat 80. łupaniny rockowej, prawda, ale z tego Robert wyciągnął przepiękne tematy, które na pewno zostaną w historii muzyki i będzie się jeszcze długo je śpiewać. W zasadzie wieczne, bo jeśli odejmiemy te lata 80., to już są tego wieku. No cóż, mamy w repertuarze lata 60., prawda, które zrealizowaliśmy z Grzegorzem Wilkiem i z Magdą Tull. Teraz mamy 80, jeszcze 70 nas czeka. No właśnie, ciężko było się przygotować, to było, była pewna trudność dla muzyków. To znaczy, do tego koncertu mieliśmy jakby gotowca podanego w formie właśnie płyty Roberta Janowskiego, więc i gotowe aranżacje, więc tutaj jedynie zaprosiliśmy do współpracy wokalistów Knight Rider Symphony i to jest ciekawostka, bo to będzie w programie w przyszłym roku. Będzie Knight Rider Symphony, znakomita pozycja, też multimedialna, no coś pięknego, oparta na muzyce klasycznej, ale w typowo rockowym brzmieniu, z czołowymi rockmanami. Naprawdę coś niesamowitego, to już mogę powiedzieć teraz, że to będzie duże wydarzenie i dlatego moja propozycja, żeby właśnie wokalistów Knight Rider Symphony pokazać w repertuarze, który będzie również styczny z repertuarem Roberta, bo to też to będą piosenki z lat 80. I klimaty włoskie, czyli będzie przeboje włoskie, będą przeboje włoskie i będzie Arlekinada Zamojska, czyli to wszystko w klimatach włoskich po to, żeby tak podkreślić ten wymiar. Tak, to znaczy klimaty włoskie są przede wszystkim w Romeo i Julii, tak? Ze względu na to, że to było we Włoszech. Nie dość tego, przeniesiemy się do Włoch, bo zobaczymy ten kościół, w którym to się trwało,
zobaczymy ten balkon. Nie wszystkiego, bo nie będzie już chętnych, żeby przyjść. No ja po prostu zostawię Państwa. Ale mimo wszystko, żebym powiedział nawet o tym wszystkim, to jeszcze będzie mnóstwo rzeczy do obejrzenia i na pewno Państwo nie będziecie zawiedzeni. Natomiast połączenie muzyki światowej, zespół Bee Gees z włoskim zespołem, który się śpiewa covery właśnie tej grupy, nazywa się Three G's, pochodzi z Rzymu i wspólnie z tym zespołem stworzyliśmy według aranżacji Zbyszka Małkowicza, naszego zamościanina przecież, znakomicie napisał aranżację do w sumie 20 piosenek tego zespołu. Które i usłyszymy. Wszystkie je wykonamy na koncercie 9 września w niedzielę. A po koncercie Zamojska Arlekinada. Przednia zabawa, oczywiście przy wydatnej pomocy Zamojskiego Domu Kultury i Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna. Tak, bo to już mamy pewne wspomnienia bardzo, zresztą udane z ubiegłego roku. Proszę jeszcze powiedzieć właśnie, plenerowa impreza, ale są bilety. Tak. Dla komfortu. Przede wszystkim dla komfortu, bo w tym roku po raz pierwszy będziemy mieli, uwaga, dwie sceny. Akcja będzie się działa na dwóch scenach, więc jeżeli ktoś będzie chciał stać, jak to się mówi, za płotkami, to jednej sceny po prostu nie będzie widział. Więc dlatego przygotowaliśmy dosyć duży areał krzeseł, żeby można było spokojnie usiąść i obejrzeć to wszystko w komforcie, bo no niestety jak ktoś stanie z zewnątrz, to nie ma szans zobaczyć wszystkiego, a uprzedzam, że warto, naprawdę warto, bo będą, nie wiem, czy mam powiedzieć. Nie mam mówić. Mówimy tylko, ile kosztują bilety i że wcale nie są drogie. Proszę Państwa, ja jeszcze sobie biletu nie kupiłem. Nie pamiętam, ile kosztują, nie wiem. Chyba 20 zł, ale na pewno jest, na pewno jest to... karnet na wszystkie 50 zł z tego, co ja się dowiaduję. Tak, o, tutaj mamy to napisane. Na pojedynczy koncert 20 zł, albo na wszystkie wydarzenia 50, czyli albo płacimy 80 zł, albo hurtem po 50. Za jedyne 50. I zaprośmy proszę telewidzów na ten festiwal, który już zaczyna się jutro. Tak, serdecznie zapraszam na 6. Zamojski Festiwal Kultury, który jest jakby wpisany w rocznicę wpisania Zamościa na listę UNESCO. 20. Zgadza się. I dlatego jest tak specyficzny, dlatego tyle się dzieje. Po raz pierwszy są 4 dni festiwalowe i mam nadzieję, że publiczność nam dopisze. Pogoda jest zamówiona, wszystko powinno dobrze działać. A artyści na pewno się postarają. Zdecydowanie tak. Będziemy grali dla Państwa. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Dziś gościem programu Kultura na Celowniku był pan Tadeusz Wicherek, dyrektor naczelny i artystyczny oraz dyrygent Orkiestry Symfonicznej imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu. A zapraszał na 6. Zamojski Festiwal Kultury. Ja również zapraszam Państwa. Do usłyszenia i do zobaczenia podczas dni festiwalowych.